Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami pierwsza kolejka rundy wiosennej w piłkarskiej trzeciej lidze. Jedno spotkanie tutaj na naszym terenie. Bałtyk Koszalin mierzył się z GKS-em Przodkowo. Pozostali nasi ligowcy grali na wyjazdach. O tym, co się działo w tej serii spotkań, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Robert Ziętarski, kapitan Bałtyku Koszalin. Witam. Witam Państwa. No już wcześniej się widać było, że Bałtyk tą rundę wiosenną będzie miał bardzo trudną. Walka o utrzymanie wcale łatwa nie będzie, bo tak naprawdę chętnych do spadku no nie za wielu i tak naprawdę od początku wszyscy chcą się w tej lidze utrzymać. Widać, że Bałtyk, no i zmiana trenera i sporo transferów pokazuje, że też chce w tej walce uczestniczyć. Tak, Bałtyk zdecydowanie jest na to, żeby się utrzymać w trzeciej lidze. Patrząc na tabelę, no tabela się zaciśnia po wygranej Rasa Ladygowo na wyjeździe z Arką. No, robi się jeszcze bardziej ciasno. Patrzymy też oczywiście na wyższe ligi, że jeżeli spadnie do nas, to spada u nas więcej zespołów i zdajemy sobie z tego sprawę. No, oczywiście Bałtyk chce zostać, dokonaliśmy wzmocnienia, ale jeżeli trzeba spatrzeć też z drugiej perspektywy, że dokonaliśmy ich bardzo późno, nie przepracowaliśmy okresu całym zespołem. Nawet patrząc na pierwszy skład, Mateusz Bany dojechał no, dosłownie 8 dni przed ligą. Łukasz Miklasiński kontuzjowany przez pół okresu, ja dojechałem w lutym. Sawicki, Rokicki też bardzo późno, Rząsa miał naderwany mięsień dwugłowy i ten zespół skrócony bardzo późno. Ale trzeba przyznać, że wzmocnienia dokonane dobre i na pewno czas będzie działał na naszą korzyść i my nie składamy broni, walczymy o utrzymanie. W zasadzie w jakiś sposób można powiedzieć, że trzon drużyny jest i ten trzon się w jakiś sposób doskonale zna, więc nie do końca musieliście się aż tak mocno zgrywać, ale doszli nowi zawodnicy i oni właśnie muszą się w jakiś sposób wkomponować. Tak, dokładnie. Pracujemy nad tym. Jest, tak jak pan powiedział, nowym kapitanem jestem ja, drugim został Marcin Chyła i trzecim Dulewicz. Czyli ten trzon został, który był, już jesteśmy tu któryś rok, znamy się bardzo dobrze. No i pracujemy nad tym, cały czas byliśmy na wyjeździe dwutrzydniowym w Ustce. Integrujemy się, poznajemy. No i myślę, że naprawdę z czasem będzie wyglądało to coraz lepiej. A wiadomo, że tego czasu też nie ma dużo, także jak najszybciej trzeba łapać punkty. Przez cały okres przygotowawczy trener Wojciech Polakowski narzekał, że ma za mało obrońców, za mało defensywy, że ta defensywa nie została wzmocniona. W zasadzie w jakiś sposób się modlił o to, żeby Maciej Dulewicz szybko wrócił do bramki. No i trzeba przyznać, że w trakcie tego spotkania no to ta defensywa, dopóki graliście w komplecie, wyglądała nieźle. Tak, ale też trzeba przyznać z drugiej strony, że no, boisko pomagało w grze defensywnej, a nie ofensywnej. Bo wiemy, że było bardzo małe. Stawka meczu bardzo duża, ponieważ różnica w punktach na 4 dosłownie, czyli wiadomo, mecz bezpośrednich rywali o utrzymanie. No i nie był to mecz zbyt otwarty, dlatego wiadomo, że każdy nie chciał stracić bramki, nie chciał stracić tu punktów. No. I wiadomo, że wpływało to na to, że w defensywie nie było dużych problemów, może z obu stron, można tak powiedzieć. Obejrzymy to, co się działo w trakcie spotkania. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z GKS-em Przodkowo. W pierwszej wiosennej kolejce spotkań w trzeciej lidze Bałtyk Koszalin, stroje ciemniejsze, mierzył się na własnym boisku z GKS-em Przodkowo. Obie drużyny walczą o pozostanie na tym szczeblu. Przed tą kolejką Bałtyk był w strefie spadkowej, GKS Przodkowo był niewiele wyżej od rywala. Zatem zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Pierwsza akcja w wykonaniu gości i blokowany zawodnik GKS-u Przodkowo. W kolejnej akcji Bałtyk, Robert Ziętarski, dogranie do Adriana Rząsy, ten próbował lobować bramkarza GKS-u. Piłka jednak otarła się o ręce bramkarza gości i wyszła na rzut rożny. Na kolejne akcje trzeba było trochę poczekać. Szybki atak w wykonaniu Bałtyku. Wulkiewicz dośrodkowanie, a tam główkuje Wiktor Sawicki, jednak strzał był zbyt lekki i łatwy do obrony dla bramkarza. Ostatnia akcja pierwszej części meczu, rzut wolny dla GKS-u. Rozegrany, uderzenie na bramkę Bałtyku, jednak pewnie broni Maciej Dulewicz, uderzał Patryk Pumaski. Druga część rozpoczęła się po myśli gości. Rzut wolny dla GKS-u, dośrodkowanie w pole karne, a tam piłka po zamieszaniu trafia do Franciszka Barzowskiego i ten zdobywa bramkę na 1-0. Dwie minuty później akcja w wykonaniu Bałtyku. Paweł Florkiewicz decyduje się na uderzenie z ostrego kąta i z dużej odległości. Piłka ląduje jednak na poprzeczce.
kontra w wykonaniu GKS-u. I w doskonałej sytuacji nie trafia w bramkę Franciszek Barzowski. 67. minuta spotkania, faulowany Bartosz Maciąg. Jednak sam próbuje wymierzyć sprawiedliwość. Dochodzi do przepychanki. Sędzia karze Maciąga żółtą kartką. Ten jednak skomentował decyzję arbitra, za co został ukarany kolejną żółtą kartką, a w efekcie czerwoną. Od 67 minuty Bałtyk musiał grać w osłabieniu. Próbował to wykorzystać rywal, kontra przodkowa. Napastnik GKS-u mija bramkarza, odgrywa. Uderzenie za słabe, sytuację ratuje Miklasiński. Kolejna próba przodkowa, strzał z dystansu, ale na posterunku Maciej Dulewicz. Dwóch byłych zawodników Bałtyku gra w GKS-ie przodkową. Łukasz Duszkiewicz, a także Maciej Kołodziejski. Duszkiewicz miał swoją okazję do zdobycia bramki, jednak jego strzał do pustej bramki z dystansu był niecelny. Kolejna kontra przodkowa, strzał z ostrego kąta, jednak i tym razem piłka nie trafia w światło bramki. Doliczony czas gry, rzut wolny dla Bałtyku. Dośrodkowuje Wulkiewicz. Zamieszanie w polu karnym. Najpierw strzał blokowany ręką, jednak dobitka Marcina Chyły i jest golna 1-1. Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił. Bałtyk remisuje starcie z GKS-em Przodkową 1-1. Jestem dumny z mojej drużyny, że doprowadziła do remisu grając dzisiaj przeciwko 14, jeszcze notabene w dziesiątkę, kiedy Bartek Maciąg, będąc faulowanym bezpardonowo zawodnikiem, otrzymał dwie żółte kartki od pana sędziego i musiał opuścić boisko. To jest dla mnie jakiś absurd. Kolejna rzecz. Mieliśmy dzisiaj sytuację taką, iż pan sędzia interpretował te same zachowania przeciwników jednej i drugiej drużyny w inny sposób, ponieważ my nie mieliśmy żadnego faulu, żadnego rzutu wolnego z okolic 30 metra, dopiero w ostatniej minucie chyba pan sędzia, podejrzewam, że do dzisiaj nie może sobie z tym poradzić, bo padła bramka wyrównująca, zresztą długo się zastanawiał, czy ją uznać, i powiem, że dzisiaj naprawdę przy takim graniu, grając w 10 przeciwko takiej liczbie osób, no powiem szczerze, że wyrwanie dzisiaj punktu było, graniczyło z cudem. My ten cud dzisiaj osiągnęliśmy, co w perspektywie tabeli na razie niewiele nam dało, ale mam nadzieję, że ten punkt będzie dla nas szczęśliwy, aczkolwiek jak tak ma to wyglądać, to powiem szczerze, że nie widzę szans na nasze utrzymanie, bo zachowanie dzisiaj sędziów w dzisiejszym spotkaniu przeciwko ewidentnie mojej drużynie było po prostu karygodne. 1-1 w takim spotkaniu to sukces czy porażka w waszym wykonaniu? No trzeba przyznać, że mecz miał wiele oblicz i no, z jednej strony dobrze zaczęliśmy ten mecz, mieliśmy klarowne sytuacje na samym początku, przeważaliśmy, później mecz się wyrównał, ale patrząc na cały przebieg spotkania, gdzie graliśmy w 10 i strzelamy bramkę w 90 minucie, no to jednak jesteśmy zadowoleni, no bo jeżeli Przodkowo wygrałoby ten mecz, no to odskakuje nam na 7 punktów i, no i nie byłoby już dobrze w tabeli. Trener Polakowski po meczu powiedział, że no, grał przeciwko 14 zawodnikom. Oczywiście tutaj sugerując słabszą postawę arbitrów, ale z drugiej strony ta czerwona kartka to tak nie do końca niezasłużona dla zawodnika Bałtyku. Szczerze powiem, że dobrze nie słyszałem zwrotu naszego zawodnika do sędziego, także nie chcę się na ten temat wypowiadać. Ale na pewno mogę powiedzieć, że dostaliśmy czerwoną kartkę, a zespół nie spuścił tonu. Trzeba pochwalić chłopaków za to, że walczyliśmy do końca, choć widzieliśmy na skrócie, że Przodkowo mogło zamknąć ten mecz drugą i trzecią bramką. Ale trzeba przyznać, że my postawiliśmy wszystko na jedną kartę, walczyliśmy do końca, no i dzięki temu strzelamy w 90 minucie i jesteśmy dalej w grze. No sporo was tam było w tej bramce przy golu, spore zamieszanie, no i w zasadzie obie bramki bardzo podobne w tym meczu.
No tak, tak. To trzeba podkreślić, że mi się wydaje, że to jest główna zasługa boiska. Każdy nastawił się na to, żeby pewnie grać w defensywie, no i ewentualnie z kontrataku strzelić bramkę. No i stałe fragmenty gry, wiadomo, że na małym boisku są bardzo ważne. No i dwa stałe fragmenty jest 1-1. W tej kolejce spotkań Gwardia Koszalin mierzyła się na wyjeździe z Drawą Drawsko-Pomorskie. Gwardziści to spotkanie przegrali po bramce samobójczej. Co do powiedzenia po tym spotkaniu miał drugi trener Gwardii Koszalin, Łukasz Drożdżal, posłuchajmy. Przewaga niesamowita, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, ale brak klarownych sytuacji, chociaż takie się nadarzyły. 2 minuty przed straconą bramką Kozawa do pustej bramki nie trafił, bo minął się z piłką. W drugiej połowie groźnie strzelali Zejdić, Kozawa, Wiśniewski, Stańczyk. No ale umiejętnie się bronili, grali umiejętnie na czas i dowieźli wynik. Przeważnie tak się mówi, jak się zaczyna, jeżeli się dobrze zaczyna rozgrywki, czy wiosenne, czy letnie, to później jakoś łatwiej idzie. Patrząc na Beniaminka, czyli GKS Przodkowa, on tak fajnie zaczął sezon, a później zupełnie spuścił stoną. W tej chwili też trzeba powiedzieć, że no, w każdym spotkaniu trzeba grać o pełną pulę w waszym przypadku, nie tylko waszym, bo tutaj zespołów zagrożonych spadkiem jest dużo więcej. I ta kolejka tak naprawdę w jakiś sposób pokazała to, że wszyscy tutaj mocno walczą. No dokładnie, no widzimy, patrzymy na wyniki i widzimy, że w tabeli jest bardzo małe różnice są. Pamiętam, jak siedzieliśmy tutaj w studiu i rozmawialiśmy i na czele było dwóch Beniaminków, Chwaszczyno i Przodkowo. I tak wtedy rozmawialiśmy o tym, że myślę, że trenerzy twardo stąpają po ziemi, że wiedzą, że ten kryzys przyjdzie. No i patrząc na Przodkowo, to przyszedł i to naprawdę nadspodziewanie duży. Ponieważ myślę, że tam no, z 7 spotkań ostatnich chyba na koniec rundy nie wygrali. No i też zaczęło się robić gorąco w Przodkowie, bo myślę, że ten zespół też nie chce spaść. To nie wynika z tego, że po prostu tam troszeczkę, już nie patrząc na tamten zespół, że troszeczkę tak było granie na świeżości, bez jakiegoś takiego większego okresu przygotowawczego, przy skromnej kadrze. Wy w tej chwili macie tą kadrę szerszą, macie sporo zawodników, ale z drugiej strony ten okres przygotowawczy nie był tak do końca mocno przepracowany, bo właśnie tak jak wcześniej powiedziałeś, no, brakowało jednego, dwóch, trzech zawodników, oni dochodzili w trakcie. W którym momencie te apogeum, ta najwyższa forma może w takiej sytuacji przyjść? Myślę, że w naszym wypadku na pewno z czasem, bo ponieważ my całą grupą, całą naszą kadrą pojechaliśmy dosłownie na obóz tydzień przed ligą i zagraliśmy jeden sparing całą kadrą, a cały okres przygotowawczy graliśmy no, w mniejszej ilości, tak? Trener wspominał wcześniej w wywiadach, że nie mamy stopera, nie mamy bramkarza. Maciej Dulewicz miał złamaną rękę, też cały czas czekaliśmy na jego powrót. No i myślę, że trzeba czasu, choć wiadomo, że my tego czasu nie mamy dużo. Nie możemy cały czas mówić, że my za tydzień czy za dwa zdobędziemy kolejne punkty. Jedziemy do Chwaszczyna i wiadomo, że każdemu chcemy urywać punkty i będziemy wszędzie zostawimy serce, żeby je zdobywać. Podsumowanie tego, co się działo w pierwszej serii rozgrywek wiosennych w piłkarskiej trzeciej lidze. Tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 16. kolejki spotkań. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z GKS-em Przodkowo 1-1. Drawa Drawsko-Pomorskie pokonała Gwardię Koszalin 1-0. Gryf Wejherowo wygrał z Leśnikiem Manowo 2-0. Lechia 2 Gdańsk pokonała Bałtyk Gdynia 4-0. Kartuzja Kartuzy remisuje starcie z KS Chwaszczyno 2-2. Kaszubia Kościerzyna wygrała z Chemikiem Police na wyjeździe 3-1. Niespodzianka w Gdyni, Arka Druga przegrywa z Raselem Dygowo 1-4. Pogoń 2 Szczecin pokonała Astrę Ustroniemorskie 3-0. W tabeli na czele Gryf Wejherowo z dorobkiem 31 punktów, 30 ma Lechia 2 Gdańsk, 29 Drawa Drawsko-Pomorskie i Kartuzja Kartuzy. Kaszubia Kościerzyna 28 punktów, 27 ma Bałtyk Gdynia. Na 7 lokacie Gwardia Koszalin z drobkiem 26 punktów, 24 ma Arka 2 Gdynia. Dolna część tabeli, KS Chwaszczyno 23 punkty i 9 miejsce. Chemik jest na miejscu 10, 22 oczka. Po 18 mają Pogoń 2 Szczecin i GKS Przodkowo. Bałtyk Koszalin z 14 punktami na 13 lokacie, 13 punktów ma Astra Ustroniemorskie i po 11 Rasel Dygowo i Leśnik Manowo. Program 17. kolejki. Gwardia Koszalin zmierzy się z Chemikiem Police. Leśnik Manowo podejmuje Pogoń 2 Szczecin. KS Chwaszczyno mierzyć się będzie na własnym boisku z Bałtykiem Koszalin. GKS Przodkowo podejmuje Gryfa Wejherowo. Lechia 2 Gdańsk zmierzy się z Arką 2 Gdynia. Bałtyk Gdynia podejmuje Drawę Drawsko-Pomorskie. Kaszubia Kościerzyna zmierzy się z Kartuzją Kartuzy. Astra Ustroniemorskie w meczu derbowym rywalizować będzie z Raselem Dygowo. Patrząc na tą kolejkę, to
W zasadzie jedna niespodzianka. Rasel Dygowo wygrywa 4-1 na wyjeździe z Arką Dwa Gdynia. No owszem, niespodzianką jest i zwycięstwo Rasela, ale przede wszystkim chyba rozmiary tego zwycięstwa. Arkan, no zespół, który naprawdę świetnie się prezentował w pierwszej rundzie, no chyba nie powinien tak wysoko przegrywać z Raselem. No dokładnie, myślę, że wszyscy są zaskoczeni tym wynikiem. Szczerze się przyznam, że dokładnie nie wiem, jakie Dygowo pozyskało zawodników. No ale patrząc na wynik, jestem naprawdę zaskoczony, tym bardziej, że patrząc składy widziałem, że Arka była wzmocniona z zawodnikami z pierwszego zespołu. No i wynik na pewno nie jest dla nas dobrych. Dygowo ma 3 punkty straty do nas, no i włącza się już na dobre do walki utrzymanie. Myślę, że mamy się czego obawiać. Lechia 2 Gdańsk wygrywa z Bałtykiem Gdynia 4-0. Zwycięstwo może nie jest jakoś zaskakujące, ale tytuł również, ten rozmiar tego zwycięstwa nad Bałtykiem, no, w jakiś sposób zaskakuje. Tak, tylko że tak jak podkreślam, te zespoły rezerw pierwszoligowych, czy tak jak Lechia Ekstraklasy, cechują się tym, że grają czasami te mecze w kratkę, czasami są zespoły wzmocnione pierwszą ligą albo ekstraklasą, czasami nie. No i te wyniki rzadko mają przesłanie na to, w jakiej obecnie dysponuje zespół. No tak na odwrotnym biegunie, Drawa Drawsko-Pomorskie, zespół, który no, w zasadzie tylko był osłabiany i to do końca, do ostatniego dnia przed rozgrywkami jeszcze stracił zawodnika na rzecz Gwardii i napastnika Brzeziańskiego. A mimo wszystko zwycięstwo nad Gwardią Koszalin 1-0, mimo tego, że grała Drawa na własnym boisku, to jednak faworytem chyba zdecydowanym była Gwardia i tutaj ten rezultat też w jakiś sposób jest zaskakujący. Na pewno. Rozmiary zwycięstwa nie są tak duże, ale jednak 3 punkty to 3 punkty. Gwardia myślę, że no, idzie na awans oficjalnie, no bo patrząc na to, jakich dokonała wzmocnień, na to, że mają stabilną kadrę, mają dobrą sytuację w tabeli, no na pewno chcą się włączyć w walkę o ten awans. No i jadą do Drawy Drawsko, która praktycznie się osłabia, można wręcz powiedzieć, że się rozpada, bo traci 10 razy zawodników, tracą jednego z lepszych zawodników właśnie na rzecz tego rywala. No z tego co wiem, mecz nie przebiegł po jakiejś myśli, no zresztą widać to po wyniku. No czasem tak jest, że im gorzej, tym lepiej. Im mniej zawodników, im mniej pieniędzy tak naprawdę, to zespoły się spinają i w jakiś sposób pokazują się z jak najlepszej strony. Na przykład chyba Polonia Warszawa takim jest klasycznym przykładem grania bez pieniędzy, a mimo wszystko zdobywania niezłych wyników, i Drawa tak w jakiś sposób to potwierdza. Dokładnie, choć mówię, to jest jeszcze pierwsza kolejka, nie można rzucać szybko sądów. Ta liga już wiele razy nam pokazała, że no, że tutaj każdy z każdym może wygrać i myślę, że tak jak rozmawialiśmy, że gry wejherowo początek rundy miał taki nie bardzo, no to teraz wspiął się na pierwsze miejsce w tabeli, ma 31 punktów i, no i widzimy ile bramek strzelonych, no i wysuwa się na prowadzenie, także myślę, że po pierwszej kolejce jeszcze nie będę typował na dłuższy czas. KS Chwaszczyno, wasz najbliższy rywal. No też zespół, który rozpoczął cały sezon od piorunującego uderzenia, no bo był przez sporą część pierwszej rundy liderem zmagań. W tej chwili to zespół, który jest w środku tabeli i to nie jest wcale łatwy przeciwnik. Coś na jego temat? No, tak jak pan mówi, myślę, że tu nie ma łatwych przeciwników, ale my nie chcemy patrzeć na to, kto ile ma punktów zdobytych dotychczas. My nie mamy na to czasu, my walczymy o utrzymanie. Na każdy mecz, który wyjdziemy, będziemy chcieli zdobyć 3 punkty i każde punkty będziemy wyszarpywać dosłownie w tym znaczeniu, bo jest ciężka sytuacja, trzeba to przyznać. Wiemy, że zabrali nam boisko, graliśmy pierwszy mecz na Sztucznej Murawie. Drugi mecz u siebie też na pewno nie rozegramy u nas na boisku naturalnym. Nie jest to dla nas dobra opcja, ponieważ wiem z doświadczenia, że też jak 3 sezony temu robiłem awans w Kotwicy Kołobrzeg i miałem 6 punktów przewagi po pierwszej rundzie. Wszyscy typowali nas na murowanego faworyta ligi. Na tego awansu nie zrobiliśmy. Zabrali nam boisko, graliśmy na Sztucznym. Wiatr wieje nam trochę w twarz, ale my cały czas pniemy się do przodu i mam nadzieję, że będziemy szli w górę tabeli. W najbliższej kolejce Bałtyk Koszalin mierzy się z KS Chwaszczyno. No, tak jak tutaj mój gość Robert Ziętarski powiedział, w każdym meczu trzeba wyrywać, wyszarpać punkty, bo tutaj walka o utrzymanie idzie na całego. Nawet bardziej ciekawa niż walka o pierwsze miejsce, chociaż tu też jest wielki ścisk, różnica punktowa jest niewielka, także cały sezon zapowiada się naprawdę interesująco. Przed nami kolejna seria pojedynków w piłkarskiej trzeciej lidze. Na własnych stadionach w tej kolejce, najbliższej, grać będzie Gwardia Koszalin, a także Leśnik Manowo. Na te mecze państwa serdecznie zapraszam. Jak państwo chcą się wybrać do Chwaszczyna, Bałtyk Koszalin będzie mierzyć się na wyjeździe z drużyną KS Chwaszczyno i tam powinno również być emocjonująco. Moim państwa gościem był dzisiaj kapitan Bałtyku Koszalin, Robert Ziętarski. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A
A Państwa zapraszam na najbliższą serię spotkań w trzeciej lidze, a także kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.